wiatr wie wszystko złe, chłopisko, no ale nie ma co, no tak to jest. Tak to jest w sporcie właśnie, czasami z wiatrem, czasami pod wiatr. Najważniejsze jest to, że jesteście z nami, że tutaj czekacie dla tych, którzy zamykać będą naszą trasę. Już te prezenty dla tych najszybszych wręczone, ale myślę, że najlepszym prezentem dla tych, którzy jeszcze trasy nie ukończyli, będą oklaski, będą wzruszenie. Oktawia, ty też przeżywasz te emocje na zawodach, troszeczkę oczywiście na innym szczeblu, ty przygotowujesz się cały rok, żeby w tym czempionacie swoim wystartować, no ale te emocje, które tutaj towarzyszą zawodnikom i zawodniczkom, też nieocenione i to też jakieś doświadczenie dla ciebie, aby też zrozumieć tą drugą stronę, która stroi za barierkami i kibicuje podczas twoich startów. Dokładnie. I myślę, że to takie wzajemne wspieranie się. Ja kibicuję dzisiaj maratończykom, oni kibicowali mi, kiedy startowałam w Rio. I to jest wspaniałe spojrzeć na to z drugiej strony i wręczać im medale. I naprawdę, ja się wzruszam, kiedy oni się wzruszają. No dokładnie. Słuchajcie, ja też dlatego mam okulary. Tu już popłakałem się 7 razy. Naprawdę. Na wszystkim. Rafałowi, naszym chłopakom, Łukaszom dwóm też to wszystko towarzyszy. Nastawieni na wasz sukces, a kto tylko dobiegnie, nawet jeżeli gdzieś tam nie uda się 5.30 złamać, to też jest zwycięzcą. Nasz bosy biegacz Paweł, gdzieś tam widzę, że chyba on będzie zamykał, tak? I dla niego, jak mamy, słuchajcie, naszych DJ-ów, pytanko, czy jest muzyka Zako Power, pójdę boso. To byłoby fajnie, niech się ucieszy chłopak, hej, tutaj z Małopolski. Powiedzmy, że niedaleko, ale też wielki jego wyczyn, 89. jego maraton. I biega dla jednego ze swoich kolegów, przyjaciół. To nie, biega po to, żeby oczywiście być zdrowym, ale przede wszystkim też, aby pomagać. Słuchajcie. Niby koniec kwietnia, a tutaj Paweł Maj chyba będzie zamykał. Oto on, biało-czerwona flaga. Tak jest, oczywiście. Przypominamy, Paweł May, wszystko wiemy, słuchajcie. Chciałeś, Jasiu, masz? Zako Power, pójdę boso. Dobra. Moi kochani, oczywiście nasze gwiazdy sportu, ale ja myślę, że tutaj oczywiście Paweł May to również przyjaciel nas wszystkim. Jest z nami Janusz Bukowski, człowiek odpowiedzialny za część wolontariuszy związanych z medalami, także Janusz będzie wręczał, a teraz Tadziu, brawo Tadziu! Brawo dla Tadeusza! Brawo Tadeusz! Zawołał ktoś! No i lecimy, lecimy! Kto go woła? Bóg go woła, moi nasi przyjaciele też! To nie tylko on, to również nasza dwójka troszkę wcześniej. Chodźcie, chodźcie, biegamy, biegamy! Oren Warsaw Marathon. Najpiękniejsze chwile. Najszybsi już gdzieś odpoczywają, a ci najszybsi w swojej kategorii, czy to wiekowej, czy życiowej, w formie, którą szlifowali, czy to tydzień, miesiąc, dwa, czy kilka, kilkadziesiąt lat, już dobiegają. Pięknie, pięknie. Kolejne zdarzenia przed nami. I dla was jeszcze, zobaczcie, ile mają siły. Via koni kulaj, poszły konie po betonie i już są! Brawo Grzechu! Brawo Paweł! Chodźcie po medale! No i słuchajcie. Oktawia Nowacka, Sebastian Chmara, no i szpalerze, zarówno naszych medyków, służby ochrony. Oto on, Paweł May! Biało-czerwony orzeł! Właśnie kończy 89. maraton! Janusz Bukowski, dać siebie inny prezes stowarzyszenia. Pawełku, co to widzę, że
chwilę dla fotoreporterów. Piąty Orlen Warsaw Marathon i jego też piąty, Pawełku. 89, wszyscy wiemy. Brawo, brawo, Paweł, kilka słów. To twój 80, łącznie 9 maraton. Jak oceniasz ten warszawski? No trochę tam na Wilanowie padał śnieg. Ale jakby widzicie, jak mam ustawkę na nodze, jak co roku. Ale no w sumie trochę wiało, impreza fajna. Już za tydzień biegnę swój 90 maraton. Zapraszam do Krakowa. Ale zapraszam też na imprezę. Na 1 lipca do Bochni na 10 km. Charytatywne jest bieganie. Ja jestem ambasadorem tego biegu. Zapraszam. Słuchajcie, brawa, brawa. To ostatni. Ja tylko powiem, że nasz bosy biegacz pomaga Alkowi. Oluś Gaweł jest sześniakiem. Ma aktualnie 6 latek, nie mówi. Słabo widzi, uczy się chodzić, a on biega dla niego. Brawo, brawo, brawo. Nasz przyjaciel Paweł May. Dobrze, brawo dla cheerleaderek wspaniałych. Brawa dla naszych medyków, którzy zamykają trasę i dla służby ochrony. I również dla naszych mistrzów tutaj na dole, sędziów. I będzie czas na pożegnanie. Oktawia Lubacka, Sebastian Mara, Rafał. Teraz twoja kolej, patrz dzięki, na górę. Dzięki, dzięki, dzięki Janusz, dzięki wszyscy uczestnicy Orlen Warsaw Marathon 2017. Dzięki wam, to była impreza, która, śmiało możemy to powiedzieć, znowu wypaliła, znowu nam się udała, znowu było wspaniale i będzie do czego wracać pamięcią przez kolejne miesiące. Dziękujemy obsłudze trasy także. Dziękujemy bardzo gorąco, że byliście z nami. Ambulanse, opieka medyczna, dzięki nim mogliśmy tutaj pojechać, dzięki nim mogliśmy tutaj dzisiaj przeprowadzić te fantastyczne zawody. Dziękujemy wolontariuszom, bo oni też dołożyli swoją cegiełkę do tego, żeby ta impreza znowu okazała się twarda jak mur. Ale dziękujemy przede wszystkim tym wszystkim, którzy być może czasami trochę cierpieli, bo zdezorganizowaliśmy ruch na warszawskich ulicach, ale wytrzymali, ale nas rozumieli, ale byli razem z nami i nas wspierali. Czyli tym wszystkim, którzy dopingowali nas, uczestników Orlen Warsaw Marathon 2017. To dzięki wam ta impreza może także rozsławiać imię Warszawy, bo tak to wszystko wygląda, moi drodzy. Kłaniamy się nisko, mówimy wam do zobaczenia w przyszłym roku, a Orlen Warsaw Marathon 2017 przychodzi nam uznać za zamknięty. Jeszcze, Janusz, tak? Słuchajcie, ja tu wybiegłem, jak najszybciej dałem radę. Nie wiem, komu tam dziękować, rozumiem, Rafcio, że podziękować wszystkim naszym przyjaciołom, sędziom, tak? A jesteś, mam cię. Sędziom też, obsłudze technicznej, wolontariuszom, dziewczętom z Hasao. Kogo tam jeszcze słuchajcie, wolontariusze, w sercu? Wszystkim, którzy to wszystko zrealizowali, myślę. Łukasz dwóch. Dwa Łukasze są dziś nasze, proszę bardzo. Tak wyglądają, grali, miksowali, gadali. Ja myślę, że również kibicom, przede wszystkim, którzy przyjechali z całej cudownej Polski, z całego świata do Warszawy. Rafał Patyra. Janusz Łopuch. Kłaniamy się nisko. Wszystkiego dobrego. Niech moc będzie z wami. Do zobaczenia i myślę, że też po góralsku. Hej, hej, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki. Hej.